Jesteśmy na antenie? Witam wszystkich widzów Polsatu, Polsat Sport i Kanal Plus. Dzień dobry. I Facebooka. Proszę Państwa, chciałbym powitać Państwa serdecznie w ten wyjątkowy wieczór, w którym to chochla niejakoby do kwadratu jest, prawda? Bo mamy zarówno chochlę tutaj, Państwo tego nie widzą, ale ja widzę i tutaj widzę tłumy osób, jakieś cztery osoby wyselekcjonowane tłumy. Wyselekcjonowane, bo obostrzenia i tak dalej. Ale i tak chcieliśmy wejść z taką chochlą, jaką znacie i kochacie. Dlatego też jest ona w internecie. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jest to chochla jubileuszowa, bo 36. 37. 37, przepraszam. I już druga w tych warunkach? Czy trzecia? Nie. Jest to Pierwsza? pierwsza. Pierwsza, no to też wyjątkowo. To w konkurencji miałeś chyba jakąś. Ja Tak. nie wiem. Jak zwykle jest Łukasz Jakubowski. Wielkie brawa, proszę Państwa. Grzegorz Likę. Dziękuję, dziękuję. I ja I Tomasz Kolowca, proszę Państwa, wielka brawa. na najniższym stopniu Po prostu podium. takie krzesła mieliśmy. Proszę Państwa, chciałbym w tym momencie poinformować, że jakby program nagrywany jest z obecnością publiczności, tak samo jak wielcy mistrzowie, tacy jak Miodowe Lata, 13 Posterunek i tak dalej. 13 Posterunek chyba nie był, tak? Nie Nie był. pamiętam, ale mi te lata były. Były w teatrze zresztą. O, no to pięknie. No to u nas też będą niezłe jaja, prawda, Łukasz? Zobaczymy. Super. To dość gadania, Tak. zagraj coś. Nie, nie, bo, nie. Jak? Albo dobra, to do hymnu! No. Literacka to jest poezyjne party. Chochla atakuje, chłopie, to nie żarty. Dziś spotkanie dla podziemia, nie dla mas. Chochle, zacząć czas jeszcze raz. Chochla literacka zaczyna się znienacka. Chochla atakuje, dobra biwa się szykuje. Noc się ciągnie jak guma firmy Hubo Bubo. Nawet jak jest cienko, to i i tak tak jest jest grubo. grubo. Chochla literacka to jest poezyjne party. Chochla atakuje, chłopie, to nie żarty. Dziś spotkanie dla podziemia, nie dla mas. Chochle, zacząć czas. A ponieważ do trzech razy sztuka, to chochla literacka zaczyna się znienacka. Chochla atakuje, dobra bywa się szykuje. Noc się ciągnie jak guma firmy Hubo Bubo. Nawet jak jest cienko, to i tak jest grubo. Chochla literacka to jest poezyjne party. Chochla atakuje, chłopie, to nie żarty. Dziś spotkanie dla podziemia, nie dla mas. Chochle, zacząć czas. Wielkie brawa, Łukasz Jakubowski! Świetnie. Proszę Państwa, chochla to towarzyszy już teatrowi Baraka jakieś 3 albo 4 lata. Nie, tak serio mówiąc, to już no. chyba z 5. Albo i 5. Więc w zasadzie mamy, bo zawsze sobie robimy jaja, że jest to A właściwie to jubileusz. 6. W 14 była pierwsza. Naprawdę? No. Naprawdę? Tylko się nie nazywała Chochla. A to nieważne, to wiesz. To... To wiesz. Ale my mamy wszelkie prawa do nazw i wszelkich innych log i tak dalej. No ale w takim razie bardzo się cieszymy, że nawet podczas tak trudnego czasu, jakim jest pandemia, możemy dalej, prawda, gościć tutaj was albo gościć tam po drugiej stronie dekoderów i tak dalej. I super, no mi się wydaje, że to jest
że chociaż nie będzie to pewnie tak żywawa impreza jak zwykle, to i tak uchwycimy, będziemy próbować uchwycić przynajmniej chociaż tak troszeczkę jej ducha, prawda? I będzie super. Na początek w ogóle. Tak. Dzisiaj co? Nie ma przerw chyba. Raczej nie będzie przerw. Raczej nie. Chyba, że bardzo siku będzie ci. No to pół biedy. Gorzej jest. To sobie odejdę wtedy. No, dobra. Ja sobie tam mam tutaj zapas. No dobrze. No. I proszę Państwa, w takim razie spotykamy się tutaj. Zacznijmy od tematu w ogóle. No właśnie, bo jest to bardzo ciekawy temat. Ja go wymyśliłem. Tak. Bo musiałem. Bo proszę tak. Bo proszę Państwa, to nie jest też zwyczajna chochla literacka, jak każda inna. Jest, proszę Państwa, też nadzwyczajna, raczej po prostu inna. Też z innego, trzeciego powodu, jakim jest to, że dzisiaj przecież, proszę Państwa, wasze ulubione święto, prawda? Nikt o tym nie pamięta. Nikt, chyba że ci, co składali wnioski i nie dostali. A my dostaliśmy, dlatego pamiętamy, nie? Proszę Państwa, krakowska noc poezji, już chyba któraś z kolei. No nasza, nieważne która. Ale nasza to trzecia. Trzecia chyba, nasza, tak. To już trzeci raz jak... Trzecia i za każdym razem ja muszę wniosek poprawiać. No bo ty masz najlepsze, jeśli chodzi o interpunkcję to, a oni tam na to zwracają uwagę bardzo dużo. Także rzeczywiście jest to w ramach nocy poezji i no to jest jakiś... Trochę takie, nie pasuje to do nas, nie? Wpłynięcie na taki poziom formalności i tak oficjalnie jednak. Bo miało być nie dla mas, a tutaj... Wielu się to nie spodoba pewnie. Wielu będą krzyczeć, wielu będzie krzyczeć Judasz. Jak do Baba Dylana w 69 roku. Tak. Dobrze, dosyć tego. I jeszcze kolejnym jakby przejawem wyjątkowości dzisiejszej chochli, to nie wiem, czy być może Państwo zauważyli, jest to, że Grzesiu jest od samego początku, przynajmniej teraz na początku, wyjątkowo trzeźwy i bezpieczny dla otoczenia. Tak, ale bardzo nie zdarzało, ale to pewnie krzesło, to na którym siedzę, bardzo się zaczyna chyboczyć. Powinieneś przeprosić za to. Dobrze, ale już przejdźmy. Jaki jest temat w ogóle dzisiaj? Pamiętasz? Podróże światłowodowe. Tak, i on jest specjalnie taki, żeby można było właśnie... I w internetach. Uwzględnić internet. Tak. No i dlatego właśnie. I żeby był pojemny. No bo taki jest charakter tego. No i co dzisiaj, jaki jest dzisiaj charakter, Łukasz? Swoją część. Co ty dzisiaj masz do zaoferowania? Z grubsza. No to, szanowni Państwo, specjalnie na dzisiejszą tematyczną noc poezji. Grzesiu mi wysłał taki tekst 2 dni temu, żebym napisał do tego piosenkę. Więc to była piosenka, jest to challenge. Jest to utwór napisany specjalnie na dzisiejszy wieczór. Nosi on tytuł Piosenka światłowodowa. A praca była tak szybka i intensywna, że nie zdążyłem nawet autora zapytać, kim właściwie był ten światłowodow. Nie wiem, ale udało się. Pierwszy żart dzisiaj. Bardzo dobry. Dobrze. Proszę Państwa, uruchamiamy klaskometr i jeśli wyczujecie dobry żart, to my będziemy oceniać jak od Opola do przedszkola. Tak, a jak jeszcze ktoś w dodatku podczas tej piosenki poczuje jakąś inną wibrację, jakiś groove, to może się nawet kiwać albo klaskać do rytmu. Ale poczekaj, nie graj jeszcze. Byle nie gruby. Co jeszcze? Ty dzisiaj mówiłeś, że jeszcze jest dzisiaj jakaś rocznica. A to prawda, jest dzisiaj smutna rocznica artystyczna. Zginął. 91. Bo jeden twórca drugiego zastrzelił, dlatego tak, artystyczny. Tak, bardzo twórcza taka rocznica śmierci pana Andrzeja Zeuchy. Może go jakoś przywołamy tu dzisiaj, ale to później. Bo no dobrze. Na początku temat. To twoja część muzyczna. A twoja część z grubsza, co tam jest? Wypraszam sobie, jest że z temat grubsza. Temat dzisiaj w ogóle, pomysł. No, ja mam pomysł generalnie taki, żeby zarówno pogodzić, proszę Państwa, słowo, potraktowałem to jak ten rebus, który jest tytułem jako wyzwanie, proszę Państwa, i żeby było trochę podróż, a trochę światłowodową, więc postanowiłem sobie, że będę poszukiwał, prawda, podróży w tekstach bardzo współczesnych i może takich związanych bardzo ze współczesnością, technologią, techniką i tym, co wypełnia nasze życie na co dzień, proszę Państwa, jeszcze tak w takim trudnym czasie, jak ta pandemia właśnie. No.
No tak. I jeszcze jest trzeci pomysł, czyli skoro podróże, no to z takich dalekich krain, których nie dam rady odwiedzić nogą swoją prywatną, więc ściągnęliśmy różne teksty z całego świata. Z całego. Tak. Dobrze, no tak z grubsza. Co najpierw? No wydaje mi się, że mieliśmy już hymn Chochli, prawda? Tradycyjnie, to może teraz pociśniemy tekst jakiś. Dobrze, później... a później tę piosenkę może tę specjalną. Czy może to... być, tak, może być. Ja tutaj mam na razie dwa utwory na początek. Dobrze. Dwa utwory od naszego specjalnego korespondenta. To są haiku okolicznościowe. Od specjalnego korespondenta chińskiego Chochli, który się nazywał Wuhan. I... Coś kancisz, ale... Nie, naprawdę. Nie zmyślam. I przysłał nam... Nie zmyślam. I przysłał nam dwa wiersze, które trzeba było przetłumaczyć, ale przetłumaczyliśmy. Bo on po chińsku pisze. Rozumiem. Bo jest z Chin. No i takie dwa haiku chińskie, bo Chińczycy też pisali haiku. Ty pamiętasz, ty masz swoje ulubione chińskie haiku. Mam. Na początek, żeby wprowadzić ludzi w chińskie haiku. Moje ulubione chińskie haiku zostało napisane przez takiego gościa, który się nazywa Wang Wei. To wytwórnia eleganckich. To poeta. I ten to haiku, które ma na celu ten gatunek, prawda, w ogóle, który uskuteczniali Japończycy, ale Chińczycy też. Nie wiem, czy oni czasem go nie zapoczątkowali, nie wiem. Nie, to japoński, ale Chińczycy lubią. No, Chińczycy lubią. To on napisał takie coś. Taką impresję piękną uchwycił. Słowik, rzadki gość, dziś przyleciał dwa razy. Tak, to był Wang Wei. Wang Wei. No to... I proszę Państwa, ja pierwszy raz przeczytałem to haiku, które zresztą to jest tłumaczenie Miłosza. Nie narobił się dużo, bo krótkie. Ale w tłumaczeniu Miłosza to pomyślałem sobie, jakąż ona ma niesamowitą, prawda, siłę, nie? Że ten słowik to rzadki gość, nie? A przyleciał dwa razy. To w takim razie w taki dzień jak dziś, gdzie przylatuje dwa razy, to wszystko się może zdarzyć już. To ja mam tę siłę, mogę iść i żaden coach internetowy nie da mi tego, co mi daje Wang Wei właśnie. W tym krótkim, prawda, utworze. Super. No to teraz dwa haiku chińskie. A chcesz, że zapytam jeszcze tak? Tak, zapytam tradycyjnie, czy taśmę profesjonalną, czy... To jest tak dobre, że nieważne, co będzie w tle i tak... Dobra, to Łukasz, graj burzę. No nie tak głośno. To ciszą. Maska. Bliższa memu ciału niż koszula Dejaniry. Bo Wuhan jest dobrze uczony w zachodniej literaturze też. A teraz drugi. Mój antywirus. Mówili, że doskonały, dzisiaj na nic się zdaje. Tyle Wuhan na razie, ale Wuhan jest z nami w kontakcie i ma jeszcze dzisiaj coś przysłać, jeżeli przeżyje do dzisiaj. I wtedy możemy przeczytać więcej. A poza tym, przechodząc jeszcze dalej, to będziemy mieć później jeszcze haiku japońskie dla porównania, które lepsze. Czy Wang Wei, ale czy to można czy Wuhan, tak koloryzować? Czy Chińczycy? Można. Bo to można. Trzeba. I różne inne rzeczy. A tymczasem, to teraz ta piosenka? Ja mi się wydaje, że Łukasz. Oziewa. Nie, on krzyczał, tylko... Nie, muszę się rozciągnąć po prostu, bo tu jest tak... nadziobane tekstu przez Grzesia, że ciężko to zaśpiewać, ale postaram się. Za dużo wyrazów tam jest. Trochę tak. Piosenka światłowodowa. Proszę Państwa, Łukasz Jakubowski. Mógłbym teraz być w Madrycie, smakować, delektować i kosztować życie. Mógłbym nawet i w Paryżu nos zadzierać, aż mi krzaśnie w krzyżu. Nawet stany nieodkryte, w pandemii straszą rączki nieumyte.
Przeto z Bali plan nawalił, Filipiny, rzewne kpiny, a za Kostaryką ryczę. Ale przepustowość łącza mam wysoką i nie surfuję, lecz żegluję wszędzie i wzdłuż. Tak się staje internetów Magellanem, koneserem memów i uroczych zagranicznych panien, które wszak poznać można także na Pornhubie. Które wszak poznać można także na Pornhubie. Gdybym tylko mógł za miskę ryżu popracować, to bym może schudł, a tak to nawet do szarowa strach, że przez prądkowanie zaraz pójdę w piach. Meksykański w turystyce mamy pad, tak dziś w maseczce na ekranie oglądamy świat. Najdalej to do sklepu skoczę czasem po importowane winko jakieś, by walczyć z pasem. Ale przepustowość łącza mam wysoką i nie surfuję, lecz żegluję przesz i wzdłuż. Tak się staje internetów Magellanem, koneserem memów i uroczych zagranicznych panien, które wszak poznać można także na Pornhubie. Które wszak poznać można także na Pornhubie. Proszę Państwa, Łukasz Jakubowski! Powinna być taka kategoria, piosenka dwudniowa. Powstała w dwa dni. Kategoria później jest grypa trzydniowa. Ale dobrze, no, nie podoba Ci się nie, czemu. Nie, no, mówię, muzyka jest lepsza niż Twój tekst. Dziękuję. A ja nie mam zdania. A jemu to wszystko jedno. Dobrze, proszę. Zdolny i pisze do każdego... Ty. Dobrze. Przejść do tekstu. Bo... Dobrze. Proszę Państwa, no w takim razie chciałbym przejść, żeby tutaj może rozczarować trochę Tomka, bo on myśli, że tutaj ja tylko jestem koneserem tekstów, prawda, o takich. Pornograficznych. Ale można też głębiej. Co to jest w ogóle? No przeczytaj. Nie wiem. To jest starożytna poezja indyjska. No to widzisz, no. Jak można pisać o tym, jak to tam było? O tym. Pornhubie. Jak to tam szedł ten refren, końcówka refrenu? Wiesz, że to też idzie na Pornhubie teraz w tym momencie? Wszak można poznać także na. No, to tutaj jest. Dziękuję, Łukasz. Dziękuję. Literacka wersja tego. No dobrze. To jest. Możemy sobie popijać jakieś, transmituje się na tak. Polsacie, czy nie? Można. Na Polsacie, na jedynce przyjdzie. To czytam. Możesz mi zrobić ten taki. Proszę Państwa, bardzo, bardzo stary indyjski wiersz. Starzej tak! Egzotyczniej! Do cholery. To nie jest trochę rasistowskie, co robimy teraz? Jak się zastanawiasz, to pewnie jest. Może być, dobra. Wciąż tylko ona, krucha, ukochana,
Jedyny puchar mego odurzenia, poblask klejnotów, błysk zębów, oczy gazeli. Porusza się miękko krokiem dzikiej gałsi. Płonie w tęsknocie za mną, pamiętam ją. Znowu, to jest lepsze niż tekst, nie chcę nic mówić. Nie, 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 nie. Czytam dalej. 23 z 50. Indie Zachodnie. I dzisiaj, gdybym o zmierzchu ujrzał moją miłą, rozkochaną we mnie, jej sarnie oczy, jej bliźniacze piersi, jak dzbany nektaru, oddałbym za nią i władzę królewską, majątek, zbawienie, raju, obietnicę. Kto mi robi to echo? Nie ja. Nie, no dobrze, dobrze, jeszcze... pasuje, bo to z otchłani przeszłości. Rozumiem. Dobrze, no to ja ci zaznaczyłem 3 propozycje, ale możesz sięgnąć. Nie, ja siekam wszystkie, bo są krótkie. A, no dobrze. Ale te 3 są szczególnie dobre. No są, zdecydowanie. Nie, nie, to nie to. To nie to. To nie Irlandia. To nie to. No dobrze, zróbmy takie zderzenie kultur. Bieszczady takie późne. Będzie Oktoberfest. Późne, że w sensie o 5 w nocy. I Indie. XVI wiek? Który? Mówiłeś? Nie, to chyba jest starożytny. Starożytny nie, nie będę. To 16 przed nocą. I dzisiaj pamiętam pijany pocałunkiem. Wbijam paznokcie w piersi krągłe. Drżenie nagłą falą ogarnia jej ciało. Czujnie śledzi potem wszystkie me zamiary, bym kolejny raz już jej nie zaskoczył. Jak ty czytasz takie teksty, to ma zero erotyki, no ale... Dziękuję. No dobrze, proszę państwa. To w takim razie, zanim przejdziemy do następnych utworów, prawda, sekcji następnej... Tak. Śmieszny. Sexy. Nikt się nie zaśmiał. Bo mamy wyciszone tutaj. Jesteśmy za taką. Dobrze, to odkażającą. Dość, daj to. Daj mi to, nie. Daj mi to. Proszę państwa, to w takim razie może w takim razie Łukasz. Chcesz. Może za chwilę. Może za chwilę. A to coś innego. To, proszę państwa. Weź ten jeden, coś tam z tych kartek, co ci dałem jeszcze. To zaraz, przecież. Łukasz, proszę państwa, bo normalnie towarzyszy nam formuła open microphone, czyli to po angielsku znaczy tyle samo, że każdy bierze co chce. Że przychodzi i występuje, ale niestety... Gada głupoty najczęściej. Tak, tak. Ale że my mamy taką cywilną odpowiedzialność, żeby tutaj nie spraszać wszystkich, jak normalnie jesteśmy otwarci na wszystkich, żeby nie występowali, żeby nie zarażali, żeby się nie dzielili wirusami. No to niestety, proszę państwa, jesteśmy ograniczeni do no, takiej i musimy wymyślać małej jak reprezentacji. Nigdy. No i tak się złożyło, że wobec tego mamy jako w charakterze muzyka Łukasza. No i Łukasz będzie taki miał dzisiaj tutaj recital w zasadzie dzisiaj. Więc wielkie brawa dla Łukasza teraz w tym momencie. To może głośniej te brawa, żeby słyszeli w Polsacie. No. Może skoro była przed chwilą najnowsza piosenka, która powstała na chuchle, to teraz piosenka... Najstarsza. O, najstarsza. Najstarsza. Dzisiaj w Betlejem. Mhm. Dobrze. Może, no to piosenka jest w zasadzie taka cicha, jak ja zwykle takie ciche piosenki wymyślam. Nazywa się Mężczyzna polący przy oknie. Niektórzy może znają, to jest właściwie najstarsza chyba, jaka to była grana, znaczy napisana, nie? Poza We Build This City on Rock and Roll. No, no, dokładnie. Ale tego to już jest tak nie znane, wiem, co że... powiedzieć.
mówiącymi prawdę czarnymi oczami. Na zdjęciach zachodzą żółtą mgłą. Kometa niemalże uderzyła w ten świat sąsiadów piętro niżej, którym przeszkadza to, że wietrze mieszkanie z dymu nawet w zimie. Mam płuca z nikotynowymi wykończeniami, ale moje palce utrzymane są w skromniejszym stylu. Pomimo tego lub właśnie dlatego biorą udział w pokazach sztuki azjatyckich, teatrach cieni, dzięki którym cała reszta mojego ciała cieszy się i drga jak należy, nawet w nocy, kiedy żyły na mojej skroni powoli przestają pulsować w rytmie muzyki ze ścian. Palce utrzymane są w skromniejszym stylu. Pomimo tego lub właśnie dlatego biorą udział w pokazach sztuki azjatyckich, teatrach cieni, dzięki którym cała reszta mojego ciała cieszy się i drga jak należy, nawet w nocy, kiedy żyły na mojej skroni powoli przestają pulsować w rytmie muzyki za ścian. Utrzymane są w skromniejszym stylu. Pomimo tego lub właśnie dlatego biorą udział w pokazach sztuki azjatyckich, teatrach cieni, dzięki którym cała reszta mojego ciała cieszy się i drga jak należy, nawet w nocy, kiedy żyły na mojej skroni powoli przestają pulsować w rytmie muzyki za ścian. Proszę Państwa, Łukasz Jakubowski, wielkie brawa.
Zauważyłeś, że publiczność się ciągle schodzi nieprzyzwyczajona do punktualnego rozpoczynania? Nie jestem. Nie jestem jeszcze gotowy na to. Łukasz, ile ta piosenka ma lat? Ona jest... Jest z 14 roku, jakoś z początku chyba. Matko Boże. To ona niedługo będzie miała też jubileusz. No, będzie piosenką z myszką. O, tak się mówi? A nie? Nie wiem. Tak się mówi, Tomek? Czasami się tak mówi. Naprawdę? Na przykład dzisiaj. No, jak profesory się zgadzają ze sobą, to nie będę oponował. Ale co, wydaje mi się, że ona się jakoś tak nie jest, ona jest taka ładna dalej. Tak, zawsze ją gram inaczej, dlatego nigdy się nie nudzi. No to super, to mi się podoba, mi się dalej podoba. A ty dalej palisz przy tym samym oknie, czy już nie? No nie, wyrzucili mnie. Nie, wyrzucili, wyrzuciłem okno. Nie, ale kiedyś mówiłeś, że faktycznie, że tak zapytam twórcę teraz w ramach wieczorku. To jak włoski jest. Nie, mam na myśli teraz tekst, że faktycznie paliłeś przy oknie i kiedyś mi powiedziałeś, że to tak, wcale nie był z góry, tylko z dołu. Coś takiego. Tak, jarałem papierochy przy oknie i facet przyszedł z dołu, a nie z góry. I mnie zaskoczyło mnie to, że mu śmierdzi w mieszkanie. No sobie myślę, no teraz no, to nie wiem. Teraz muszę napisać. No, nie pisałem drugiej części, ale może kiedyś. Nie? Na jubileusz dziesięciolecia. Tak, 2024. 2024. Dobrze. Spoko. Napiszę albo nie napiszę. Dobra, słuchajcie, w takim razie nasza podróż, proszę Państwa, trwa dalej. Ja widzę, że tutaj nasza publiczność w Teatrze Baraka się zagęszcza. To jest jedna rzecz, której nasi internauci nie widzą w tym momencie, ale ja widzę twarze, które może dzisiaj jeszcze w takim razie wystąpią. A tam jest jakiś jeden typ sztuczny, zauważyłeś tam z tyłu? Widzę, jest taki gościu. To jest manekin. Tak to się nazywa. Nie, tam za panią. Nie, pani jest jak najbardziej prawdziwa. Mam nadzieję, że nie mam zwidów, po prostu o to mi chodzi. Jeszcze. Później może bym chciał nawet. No i wydaje mi się, że może ci goście wystąpią u nas dzisiaj, bo widzę... No to przez chwilę mówiłeś, że nie wolno. No ale jak już przyszli, to wolno. Tylko, że nie było ponad stan. Zmienia postać rzeczy. No właśnie. Po prostu ja nie spodziewałem się tak wielkiego sukcesu dzisiejszego wieczoru. Ale chętnie przyjmę. No trudno. Co to za papier w twoim jest to papier, ręce? Na który... to jest tusz Hewlett-Packard na nim. Poznaję to. Akurat to prawda. Najcenniejsza substancja na Ziemi, droższa niż krew i ropa. Tylko same rzeczy bzdury drukują ludzie, więc trochę traci na wartości wtedy. I mam coś takiego, co się nazywa Wtany z Matyldą tutaj. Bym chciał to tutaj przeczytać Państwu, bo jak Tomek mi powiedział, jest to rzecz, utwór tak zwany folkowy, pochodzący z jednego kraju, który też jest kontynentem, czyli z Australii. Takie znam ciekawostki, tak, triwię taką. Dobrze, to do rzeczy, bo ileż można... Widzę, że pierwsze co przeczytałem, to nie przeczytałem tytułu, tylko tutaj jest pierwszy wersji Wesoły Trump i sobie pomyślałem, że to jest jakieś polityczne, ale Trump wiem jak się pisze. To nie jest tak, bo to jest nie tak. Bo to po angielsku jest naprawdę. Ja rozumiem. No Trump też jest po angielsku. Nieważne. Po amerykańsku. Właśnie. Spoko, inny Tomek, język. Jeszcze 2 godziny tylko. Wytrzymasz ze mną. Nieprawda, bo już dasz mniej. Radę. Bo już mniej. Leci szybciej niż myślisz. Dobra, okej. Okay. Proszę, to Łukasz? Nie, tak serio mówiąc, to jest faktycznie piosenka folkowa australijska. Jeden z nielicznych wierszy znanych poza... australijskich znanych poza Australią. No to dobrze. To teraz będzie znany też w Polsce. Dzięki... Tak, dzięki nam. Dzięki nam. Dzięki internetu. To graj coś. Do tego. Graj coś takiego z kangurem. Czuję się wywołany do tablicy. Ale nie słyszę torby. Co? Torby. Jeszcze torbę musi to mieć. Wesoły Trump przesiadł w zakolu rzeki raz. Pod cieniem drzewa zwanym Kuliba.
i śpiewał zerkając, czy w kociołku woda wrze. Kto ruszy w tany z Matyldą już dziś? W tany z Matyldą, w tany z Matyldą, hej, pójdziemy razem z Matyldą przez świat. I śpiewał zerkając, czy w kociołku woda wrze. Kto ruszy w tany z Matyldą już dziś? W tany z Matyldą, w tany z Matyldą, hej, pójdźmy razem z Matyldą przez świat. Ja myślę, że mam przyszłość w rapie. Tak, folk rap. Pierwszy raz ktoś bije brawo dzisiaj, czyli... 80. Co tam dalej? Zmieńmy trochę klimat, bo nie wyrobię. Zwiedzona owca w wodopoju pojawia się. Skoczył chyżo Trump i w mig capnął ją, upchnął jagnię do toryby, chytrze nucąc tak. Ty ruszysz z Matyldą, w tany z Matyldą, ty ruszysz w tany z Matyldą już dziś. Upchnął jagnię do torby, chytrze nucąc tak, ty ruszysz z tany z Matyldą już dziś. Teraz nadjechał farmer, człowieku. Ej, człowieku, 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 spokojnie, nadjechał farmer. Właśnie widzę. Nadjechał farmer na rumaku czystej krwi. Zanim policjanci raz, dwa, trzy. Naprawdę tak jest napisane? Tak. Komu skradłeś owce? Ty wychylającą z torby łeb? Oj, zapomnij o tanach z Matyldą już dziś, o tanach z Matyldą, o tanach z Matyldą, oj, zapomnij o tanach z Matyldą już dziś. Zerwał się Trump i rzucił w rzek toń. Nie weźmiecie mnie żywcem, krzyknął doń. Mijając rzekę, nie jeden słyszał cichutki ducha głos. Kto ruszy w tany z Matyldą już dziś? W tany z Matyldą, w tany z Matyldą, kto ruszy w tany z Matyldą już dziś? Mijając rzekę, nie jeden słyszał cichutki ducha głos. Kto ruszy w tany z Matyldą już dziś? I ja to pytanie zadaję sobie też. Dziękuję. Tak Australijczycy piszą poezję. Myślę, że mogłoby tak być. Bo od razu mi przyszło do głowy, że... Jak ta piosenka? Jak jeszcze raz? To jest ta piosenka właśnie. Tak. To jest Waltzing Matilda. Tak, to jest właśnie to. No to jest to właśnie, no. Widzisz, ktoś to zna. To czemu to jest czyli miałem, miałem rację... To jest z Nowego Jorku, nie z Australii. Umieszczając tę piosenkę w dzisiejszym co ty mnie programie. Wrabiasz? Co? Ty chciałeś być polityczny i o Trumpie coś zrobić. Ale ty przecież Tom Waits jest z Nowego Jorku. Tom Waits? Dlaczego ty mówisz o Tomie Waitsie? Ja nie mówiłem nic o Tomie Waitsie. Ona powiedziała o Tomie Waitsie. A bo Tom Waits to śpiewał, no tak, ale to... A to nie jest jego piosenka. Nie, to nie jest jego piosenka. To jest etno, takie folk rzeczy. To jest jakaś XIX-wieczna piosenka australijska. Tak, no, tak było. Jaki aborygen? Krótko mówiąc, ta piosenka z wielkim sukcesem. Nigdy no. Chyba nie było takiej interakcji. Oprócz tego jednego aborygena, to dobrze, no wiesz. Zagarnęli ich ziemię, niech, dobra. Niech chociaż im grają. W międzyczasie, zanim jeszcze coś... Znaczy, dziękuję wam, ładnie to wyszło. Super! Normalnie chyba na Eurowizję z tym pójdę. Nie możesz, bo to Australia. Chociaż Australia chyba jest w Eurowizji, nie? Ale jak ja śpiewam z Australii, jestem z Polski, to se mogę śpiewać nawet o, wiesz... Wuhan napisał wiersz do mnie. No i ten do mnie o Europie. Przez internet. No, proszę bardzo. Bo on ogląda nas, dzięki światłowodom, i napisał taki wiersz, trochę o tobie. Chochla ryżu na kolację, daję lajka. I owacje. Idę spać. Aha. Może być też tak. Ale zakończenie rymowane. Także tutaj Wuhan, czekamy na następne, które przyślesz światłowodem do nas. No, weź tam pomachaj do kamery mu jeszcze. No pomachałem mu. Pomachałem mu tak jak królowa, a nie jak... Dziad. Dobrze, dosyć żartów. To co? Gramy coś? Tak, możemy zagrać. Było tam Australii, tak? No to może zamiast Australii... To Skandynawii. To Skandynawii, bo tak przypomniała właśnie taka podróżna piosenka światłowodowa. Łukasz jest tak delikatny w swoich nawiązaniach.
że aż sam się temu dziwię. To było coś o ogniu, to o wodzie zrobił. Te fastrygi są czerwone po prostu. No dobra, no to... Proszę Państwa, jeszcze słuchajcie, raz, ale to już jest jeszcze takie nawiązanie, bo nie ma jeszcze naszego tutaj trzeciego, czwartego kompana, Amadou Gindo z nami, bo gdzieś wybył, ale w każdym razie to jest jego tekst i taka piosenka podróżna. Może pasuje na dzisiejszy wieczór, bo była Australii, no to teraz będzie o Skandynawii. Skandynawski rejs to się nazywa. Jeden. Jest podróżowanie. Proszę Państwa, przed Państwem Łukasz Jakubowski. Skandynawski popłyń rejs, naszych bogów poznaj sen. W miejscu, gdzie słońce odpoczywa, człowiek pije, ryba pływa. Usiądź i posłuchaj chwilę, zanim życie cię zabije. Gdzie jest Szwecja i Finlandia, krótka podróż, Polska, Dania. Płyną fiordy, płyną po kosmicznym morzu. Popłyń lepiej z nimi, nie stój na rozdrożu. Zrób pierwszy krok, nie czekaj na krakowskie śniegi. Poszukaj z nami szczęścia w Norwegii, wyspa Ultima na krańcu ziemi. Polarny mrok jest jak krakowski smog. Na północy zimne fiordy głaszczą literackie mordy. Piano wyje, serce bije, Odyn wciąż w Asgardzie żyje. Płyną fiordy, płyną po kosmicznym morzu. Popłyń lepiej z nimi, nie stój na rozdrożu. Zrób pierwszy krok, nie czekaj na krakowskie śniegi. Poszukaj z nami szczęścia w Norwegii, wyspa Ultima na granicy ziemi. Polarny mrok jest jak krakowski smog. Po kosmicznym morzu popłyń lepiej z nimi, nie stój na rozdrożu. Zrób pierwszy krok, nie czekaj na krakowskie śniegi. Poszukaj z nami szczęścia w Norwegii, wyspa Ultima na granicy ziemi. Polarny mrok jest jak krakowski smog. Brawo, Łukasz! No, wystarczyłby sam Łukasz i... Jeszcze... A, jeszcze mi się... ...nawiczy... ...sięgnął... ...wodach, czyli właściwie o internecie, o przesyłaniu jakichś danych, a jak wiadomo, światłowodami można przesyłać na przykład takie listy, e-maile, prawda? Takie współczesne listy. Tak. Przypomniało mi się, że znam taką piosenkę, w sumie dawno nie grana, napisana do wiersza pana Andrzeja Kieliszewskiego, która nazywa się, uwaga, Listy, Stare Listy. O. Jeszcze się pomylił. Tak. Słyszałeś gościa się. Będziesz grać teraz od razu, tak? No może ją zagram. Zagraj! Gdzie pójdą tamte listy, któreśmy pisali do siebie lat temu 10, a może 20.
jaka dłoń znaczki przyklei na powrotną drogę. Jaki wiatr pieczęć odciśnie, jaka trąbka zagra. Czyja pamięć nie nasza przesypie ich kłamstwa. Przez klepsydrę wzruszeni, kto we wstążki ubierze, poświęci perfumą. Jak z ich przodkami czyniono. A może tylko tak banalnie zostaną po nas na najwyższej półce zwietrzałe i wieczne, bo Bóg kurz w nich mieszka. Gdy my już tam za domem w leszczynach ostatni raz zatańczymy na ognisku papier. Koniec. No, ale tu zagrał, to aż szarpnęło, nie? Tak. Aż pozamiatało. Nie ma jak fortepianino dobre. Ja sobie zdjąłem to, bo właściwie stwierdziłem, że to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Ale chciałem zapytać, czemu my siedzimy tak, że ja jestem bardzo nisko, a ty wyżej i jeszcze z tyłu? To jest założenie kompozycyjne. Jak to wygląda w ogóle? Dobrze to wygląda? Aha, no to dobra. Dostajemy, w komentarzu niech ktoś właśnie napisze. Teraz, w tym momencie, Tomek, dostajemy tysiące SMS-ów od widzów telewizji Polsat, że wyglądamy świetnie. Dzięki. Głównie dzięki tobie. Ja wiem. O, widzisz? Nam się należy wyszczuplenie. Wiesz co, jakby nie nadawali tego w kolorze. Wypiękniało to już. Co tam masz? Masz coś dalej? Mam. Ale Łukasz, powiedz to, bo to trzeba powiedzieć. Proszę państwa, Łukasz w pewnym momencie, jak zaczynał swoją drogę tutaj muzyczną w Krakowie, to był takim... Był gościem, który grasował generalnie, nie? I on jak tylko widział, że ktoś pisze coś, to mówi, to chodź, na tego napiszę piosenkę. No, co ty na to, nie? Tak, i potem mu wszyscy pisali, tak. I nie otwierał maili. Później, tak, z tekstami. Proszę państwa, to jest bardzo, Hochel i Taraska, bardzo niebezpieczne miejsce. Tu się kręcą ludzie, którzy piszą. Ale Łukasz teraz w tym momencie już ma dobre sito i wybiera takich bardzo, 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 bardzo ciekawych, prawda, twórców. Na przykład Kaliszewski to przecież... Nasz wykładowca. To był nasz wykładowca. Piosenka była napisana przed egzaminem jeszcze i wręczona jako demo. Przed egzaminem... To co ty chciałeś tym osiągnąć? Właśnie, to nie w tę stronę nic, w ogóle. Nic, no. Po prostu... Taka, grasowałeś. Taka chronologia zdarzeń. Rozumiem. A co on wykładał? Co? Jak to się nazywało? Co wykładał? Kultura 20. Ja nie wiem, bo ja nie wiem. Nie, no przecież siedzieliśmy razem nawet w ławce. Tak? No. To niczego nie znaczy, to nic nie znaczy. Wiem, że to nic nie zmienia. Ale czy ja tam byłem? Ja siedziałem z tą ławce. Tak ja jest. Byłem? On jakiś coś wykładał, wiesz, takiego związanego bardzo ściśle. Z kulturą, nie? Tak. XX wieku. Tak, widzisz? Dobra. Nurty kultury 20. Tak, wiecie, że można zrobić generalnie taki... te wszystkie nazwy tych kierunków pochodzą z generatora. Tak. Do. Czasem się... No. Jakiego świetnego wymyślić. Historia Polski. Nie, pamiętam jeszcze mieliśmy taki z generatora jakiś... Wstęp do... Dawaj. Ja wiem, że tam wszystko można, ale nie. Mediatyzacja kultury. No, mediatyzacja kultury. No, ale powiedzcie w ogóle, co wy studiowaliście, bo to żarty żartami, ale to... Nie mogę powiedzieć. To ja powiem, dziennikarstwo. Zdrajca. Ja nie twierdzę, że skończyliście wszyscy. Łukasz skończył, ja nie musiałem.
No tak, żeby być dziennikarzem takim jak Grzesiu, to nie trzeba kończyć. Po prostu nie jestem dziennikarzem, jest. Po prostu mi przeszło. To się nazywa publicystyka. To jest lepsze niż dziennikarstwo, bo nie musisz w ogóle mówić prawdy. No dobra, to super. Oj, to by było tak wesoło, a teraz mam... Co to jest? Bardzo smutne to. A no to nie. To nie chcę tego. To później, na koniec. O, proszę państwa, tak. A, no. Mhm. To jak byliśmy, gdzie my byliśmy? W Australii byliśmy. Byliśmy w Indiach. To jeszcze na chwilę do Azji z powrotem. Ale ja nie wiem, z jakiego to z kraju, prawdę mówiąc. Ale... No bo do jakiegoś takiego, no może też być India. Indie mogą być jakieś, nawet Chiny mogą być. Nie, Chiny, to, umówmy się, że to są Indie. No Himalaje są w Chinach. Nie, ja wiem, ale umówmy się, że to są Indie. Dobra, umówmy się. No to przeczytaj. Ale... To my tak podróżujemy tak i wrócili. To... Nie, ergonomicznie. Człowiek z Indii może wyjechać, a Indie z człowieka nie mogą. Proszę państwa, to jest... Był taki film bardzo słaby, byłem kiedyś w kinie. Jedz, módl się i kochaj. Tam było dużo o Indiach właśnie. Strasznie zły. No ale to... Wiem, okropny. Z Julią Roberts widziałem. Strasznie. Strasznie. Jak wszedłem, to nie wiedziałem, co to za film. A nie szedłem sam, więc to nie miało znaczenia w sumie, ale był słaby. A, bo ty taki byłeś tygrys indyjski tam w tak, tym kinie? Tak, właśnie taki. Tylko ten popcorn tak... Tak było, dokładnie tak. No to super. Strasznie zły film, no czytaj dobra, to. Dobra. To graj mi jakiś ten, graj mi Sea Stars. Ale powiedz dlaczego, a to jest bardzo śmieszny żart, tylko on ma drugi... Ten utwór się nazywa Sutra Serca Wielkiej Doskonałej Mądrości. On nie wie, co to jest Sea Stars. My wiemy, nie? Dobra. Siła sióstr. Dobra. Obserwujący dźwięki świata Bodhisattva, gdy praktykował głęboko doskonałą mądrość, w jednym błysku ujrzał pustkę pięciu składników i uwolnił się od całego bólu i cierpienia. Shariputro, forma nie jest różna od pustki. Pustka nie jest różna od formy. Forma jest dokładnie pustką. Pustka jest dokładnie formą. Wrażenia, myśli, pola i świadomość są również takie. Wszystkie zjawiska dharmy są aspektem pustki. Muzyka jest doskonała do tego. To jest, dobrze to wyreżyserowałeś. Świetnie. Nie rodzą się i nie umierają. Nie są skalane i nie są czyste. Nie zwiększają się i nie zmniejszają. Tak więc w pustce nie ma formy, wrażeń, myśli, woli i świadomości. Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała, umysłu. Nie ma kolorów, dźwięku, zapachu, smaku, dotyku, zjawisk. Nie ma darm. Nie ma widzenia ani świadomości. Nie ma złudzeń, ani kresu złudzeń. Nie ma starości i śmierci, ani kresu starości i śmierci. Nie ma cierpienia, przyczyny cierpienia, kresu cierpienia i drogi wyzwalającej z cierpienia. Nie ma mądrości, ani osiągnięcia. Wiedz zatem, że doskonała mądrość jest formułą wielkiej mocy, wielkiego świata i najlepszą, nieprześcignioną, usuwającą całe cierpienie jest prawdą, nie fałszem. Recytuj więc mantrę doskonałej mądrości. Gate, gate, para, gate, para sam, gate, bodhisattva. To się kończy w ten sposób. To ładne. Ale no... Muzyka... Recyt... Mi się... Muzyka.
Mi się to skojarzyło z tekstami Alana Ginsberga i z... Słusznie, no bo on, pomyśl sobie, że on sam to czytał. No, tak naprawdę? No. Ja i on ten sam tak tekst. Samo. Pewnie jest w bibliotece. Na pewno jest. Matko Boska. I słuchajcie, bo on tam też mówi na samym końcu, tak jak się kończy z kobiet, on mówi, niech będzie pochwalona wielka, nieskończona tak. Dobroć serc. Tak jest. I nie to tylko jest samym... i Elliot, i Pound, i cała reszta, to wszyscy to samo czytali. Zero oryginalności. Słuchajcie, to zrobiło się tak refleksyjnie, życiowo tak, jakby trochę. Tak. I mam taką piosenkę z kontekstem. Tak, zróbmy, bo rozumiem, że... Mogę ją zagrać do tamtego, no. Do Andrzeja. Chcesz nawiązać? Nie, do tego, co przed chwilą czytałeś. To był Andrzej? Nie. No. To też, to nie ma problemu. Do wszystkiego. Nie, bardzo... nie ma żadnych praw autorskich, człowiek. Jest to piosenka bardzo właśnie refleksyjna i chyba jedna z najbardziej refleksyjnych, jakie gram. I napisał ją mój przyjaciel Mateusz Bandkowski, który nie wiem, czy ogląda, może sobie obejrzy retransmisję. Pozdrawiam pewnie się. Nie. Pozdrawiam Mateuszu. Dopiero na studio trafi. I nazywa się Pragnienia. Pragniemy szczęścia, spełnienia marzeń. Pragniemy siebie spełnionych co dnia. Pragniemy mieć swoje miejsce na ziemi, by tam się budzić i chodzić spać. Dom na uboczu ma być enklawą, gdzieś na przedmieściach czy coś w ten takt. A przy okazji mieć serce z kamienia i nie pamiętać o innych dniach. Posadzić drzewo w swym ogrodzie, młodzieniczy natchniony spełnić sen. Świadomie przekroczyć zabawy próg, z ulgą odetchnąć. Nie patrzeć w dół. Jak pory roku wszyscy się zmieniamy. Dziś jesteś tutaj, a jutro tam. Dziś miałeś szansę, dziś ją straciłeś. Nie wszystko zawsze jest tak, jakbyś chciał. Zapominamy, idziemy dalej. Znów ktoś na drodze, a ktoś bez szans. Ktoś się uśmiecha, pijąc szampana. Ktoś inny czystą znieczula płacz. Posadzić drzewo w swym ogrodzie, młodzieniczy natchniony spełnić sen. Świadomie przekroczyć zabawy próg, z ulgą odetchnąć, nie patrzeć w dół. Na nocnej drodze spotkamy się, prędzej czy później ja ją, czy ona mnie. Widok pogarda, nie znamy się. Idziemy dalej, to już nie sen. Jesteśmy sobą albo już nie. Każdy z nas swoje sprawy przecież ma. A z nieba deszcz. Widok pogarda, nie znamy się. Posadzić drzewo w swym ogrodzie, młodzieniczy natchniony spełnić sen. Świadomie przekroczyć zabawy próg, z ulgą odetchnąć, nie patrzeć w dół. A pijąc czystą tak obojętnie, myślimy, ech to jeszcze nie świt. Jutro jest jutrem, a dziś to dziś. Noc jeszcze długa, co urywamy.
nastaje, kończy się noc, gdy ranek wstaje, powstaje krąg. To ma nigdzie nie ma już nic, artyst nie ma, umiera widz. Proszę Państwa, Łukasz Jakubowski! I piosenka autorstwa mojego przyjaciela Mateusza Bandkowskiego. Taka trochę piosenka ogrodnicza. Bardzo ładnie. Tam coś o drzewie było. Dostałem właśnie przez światłowód nowy wiersz od Łuchana. Ty masz długi ten światłowód. Długi. Muzyka dla duszy. Słowa trafiają głębiej niż strzały, ale trzeba przerwy. To w takim razie nie będę się kłócił z naszym korespondentem z Chin. No i proszę Państwa, w takim razie tak jak... tylko nie, broń Boże, nie ma artysty, umiera widz, tak jak śpiewał Łukasz, nie umierajcie. No niestety właśnie zrobimy sobie tylko 5 minut przerwy i zaraz wrócimy. Może na koniec, skoro już tak nawiązałeś do tego... tej śmierci, a ja w dodatku przed chwilą grałem cover mojego przyjaciela, to może zakończymy tą... część takim coverem, co? Żeby nie, wspomnieć... to będzie później. To później, bo tu jest większy plan na to. Ale możesz zagrać, wiesz co możesz zagrać? To co mówiłeś, że nie ma już do tego praw autorskich nikt. A, bo szanowni Państwo, Grzesiu już tutaj się piekli, że będzie przerwa, a wiecie Państwo, dlaczego on tak się nie może wytrzymać, bo nie, że będzie nieprawda, jest przerwa, bo wtedy jest tak, że idzie do baru i może się napić alkoholu. I żeby zachęcić Państwa do napicia się przy barze, to taki utwór ze słowami Emanuela Schlechtera i muzyką Henryka Warsa w trochę uproszczonej wersji takiej, bo to chochla jest prosta. Nie. Łukasz, nie mówi się uproszczonej, tylko uwspółcześnionej. Nie, trochę spłyconej. Najlepiej w głowie mieć szum. Szum daje wódka i rum. Rum albo wino i zaraz skiną troski i smutki i żal. Najlepiej ubić się w sztok, pić cały dzień i cały rok. Po pijanemu sam nie wiesz czemu, zaraz na duszy ci lżej. Hej! Zaraz na duszy ci lżej. Bardzo przepraszam. Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. No tak, tak. Przepraszam bardzo, głupi są ludzie, co wódką gardzą. W wódce ochota, radość i śmiech. Pić ją to cnota, nie pić to grzech. Najlepiej w głowie mieć szum. Szum daje wódka lub rum. Rum albo wino i zaraz zginą troski i smutki i żal. Najlepiej upić się w sztok. Cały dzień i cały rok. Po pijanemu sam nie wiesz czemu, zaraz na duszy ci lżej. Hej! Zaraz na duszy ci lżej. Dobra, 15 powracamy. 5 minut przerwy. Nie wiem, może chyba na górę. Ja nie.
Żeśmy wrócili. Gdzie jest Łukasz? Łukasz wiadomo, że jeszcze w wodopoju nie skończył. Proszę, ale to jest stały problem. Ja myślę, że to jest element folkloru, więc nie ma problemu z tym, nie, że go, no, wszyscy że go nie ci, którzy byli kiedykolwiek na Chochli, na tej kultowej, prawda, imprezie, wiedzą, jakie są tu zwyczaje panują, prawda? I myślę, i tak, że myślę, że jesteśmy bardzo uczciwi, że z 20 pojów wróciliśmy. Tak. No dobrze. Ale tak serio mówiąc, o, już kroczy. Słyszałeś? Już jest on. Piątego dnia o świcie ze wschodu, ale doszły mnie słuchy, że jednak zmieniliśmy formułę w drugiej części i będą goście. Tak, będą. Proszę Państwa, jednak... W stroju tym takim, jak takim antyplastikowym takim, tak, nie? Tak, hazmat suit. To się nazywa? No, no, nie wiem. Nie, nieprawda. Pantalon przeciw... No, no, kombinuj. Przeciw... No. Dobrze, to skończmy to. Taki... Dobra, nieważne. No dobra, to w takim razie proszę Państwa, witam Państwa na drugiej części. I... Mam. Nas ogląda. Doszły nas słuchy, że nie tylko poeta Wuhan w Chinach nas ogląda, ale też ludzie w Polsce, od dziwo. Tak, tak. Jakimś cudem może to wszystko ma jak się sens. Jak się z tym czuję? Nie wiem. Ale wiem, ale nie powiem. Albo powiem. Proszę Państwa, przed Państwem pani nasz gość dzisiejszego wieczoru. Pani Anna Zygmunt! Wielkie brawa! A, przepraszam. Panna Anna. Tak, to imię już poniżam mikrofon. Kręcę i nic. Może tak zrobię. Zrób tak. Mhm. Proszę panno Anno, słucham? Nie zmienił się stan cywilny przez kwarantannę, ale w kwarantannie nadzieja, bo nie wylezie z domu. Nie. No to, no. Proszę państwa, proszę panny, mhm. Tak się mówi? Tak. Nie wiem, jak się mówi. Szanowna panno. Ludzie do rzeczy, no. Dobra. Co dla nas przygotowałaś, dziewczynko? Przygotowałam dwa perskie dywany. Czuję się jak bogata rosyjska pani. Do mikrofonu. Przygotowałam dwa perskie dywany. Aż dwa. A ty nie masz żadnego u siebie, nie? Nie mam. No właśnie. Mam. To jest formuła literacka jakaś? Perski dywan? Tak, to jest dywan, to jest zbiór wierszy po prostu. No to nie jest żart tym razem. Naprawdę, tak się nazywało. No, no to życzę wesołego ściegu. I zapraszam Państwa na występ pani Anny Zygmunt. Wielkie brawa! Anny! Anny. Szlagy trafił. Ile tego dywanu będzie? Mam dwa dywany i w każdym są dwa wiersze. Znaczy się po jednym. Znaczy jeden dywan, jeden wiersz. Dywany są dwa. Nadążacie, bo ja nie. Dla kogo są te napoje bez czarek? Dla kogo? Jestem ptakiem schwytanym. Sidła te. Dla kogo? Te, niesione zakochanym w darze każdej chwili, wszystkie cukry, pistacje, migdały. Dla kogo? No wielkie brawa, wielkie brawa. Wielkie brawa. Nie ma odpowiedzi dla kogo? Nie ma. Nie ma. Nie wiadomo dla kogo. Nie wiadomo dla kogo. Czy ja bym zjadła, nie? Ale... Masz jakieś podejrzenia dla kogo? W ogóle, bo jeszcze nie daliśmy wstępu zdania, że teraz do Iranu, do Persji. No dywan, no to aha, no bo pojechali my do Persji, no. Tak, no jesteś, bo podróż, Chochla podróż. I od razu takie blisko wschodnie migdały jakieś tam. Jak Barański by to polubił. Był taki człowiek. Był taki człowiek z nami kiedyś. Tak. Tak. Gdyby szturczynka, ta z Szyrazu, zechciała sięgnąć po serce moje,
Za jej jeden hinduski pieprzyk dałbym Bucharę, Samarkandę. Przynieś mi saki, wino wieczne, bo już tam w raju nie odnajdziesz ni brzegów wody Roknabandu, ani różanych grzęd Mosali. Ach, te cyganki słodkouste, zalotne, miasto podburzają, tak sercu spokój odbierają, jak Turcy rządni wciąż grabieży. W niespełnionej mej miłości pełnia uroków ukochanej, bo czyż potrzebne pięknej twarzy puszek i pieprzyk, tusz, bielidło. Dobrze mi znany czar Jusufa, uroda z dnia na dzień piękniejsza, co zza zasłony niewinności wydobyć zdoła miłość Zulejachy. Posłuchaj słów mych, ty, co kochasz, bo młodzi ulubieńcy szczęścia nad własne duszą ukochali słowa napomnień mądrych starców. Słuchaj rad wina i muzyki, tajemnic świata nie dociekaj, bo nikt rozumem nie rozwiązał i nie rozwiąże tej zagadki. Czy ty wyrzuty będziesz czynił, czy ja przekleństwa będę miotał? Cierpką odpowiedź mają dla nas najsłodsze wargi rubinowe. Wypowiedziałeś już swój gazal niczym sznur pereł. Teraz noś go, bo słowa wierszy twych, Hafizie, więzami plejad wiąże niebo. Cóż to za poeta jest? Bo mi to przypomina tego, co napisał. Pij wino, jutro jest śmierć, coś takiego, wiecie. Nie wiem, na kogo tam jest nazwisko, kogo wybrałaś. Tam Hafiz się pojawił, więc może to Hafiz. Że tak powiem, chyba tak. Ja zaznaczyłem Rumiego i Hafiza. Rumi, ja myślałem, że to Rumi. Znaczy, generalnie nie widziałam zaznaczenia, ale tam były same wiersze o cyckach, więc się trochę... No bo co innego zaznaczyć, jak Grzegorz jest w pobliżu, no? O każdej straży jeden ścieg robiła, na imienny dywan mu wręczyła. Wielkie brawa. Przeniosłeś. Teraz jest królewska rozsiada tak zwana. Rozsiada. Tutaj Łukasz wchodzi, a ja tutaj się pojawiam teraz. Zobacz. Magia telewizji. Widzisz? Ty się nie znasz na... David Copperfield. Radiofonii, telewizji. Nie, ty nie wiesz, że nie może być w pustej przestrzeni nigdzie. Znam się na radiofonii właśnie. Ja kiedyś byłem w radiu raz. Tomek nawet się zna na magii, to ty wystarczy. Ty się tak jak Lech Rybin znasz na tym. Lew Rybin. Lech też. Dobra. Razem byliśmy w radiu, pamiętasz to jeszcze? Pamiętam to, jak wczoraj było. Jak nie widzieli nas, ale słuchali. I to było znaczne. I to było Chochli, więc jak dobrze poszukacie, to jest to w internecie. Jest. Byliśmy w radiowej trójce i zapraszaliśmy na chochle, jakiś jubileusz chochlowy. No jeszcze tych wszystkich ludzi, którzy wtedy ich zaprosiliśmy, jeszcze wszyscy nie przyszli, ale czekamy dalej. No to... I może do rzeczy. Proszę Państwa, w takim razie teraz już pora nam rozpocząć drugą część na, że tak powiem, pełną parą, pełną gałąbą. I w takim razie, Łukasz, bo wspominaliśmy również, że dzisiejszy wieczór jest też wyjątkowy. Smutny, wyjątkowo. Smutny. Ale zanim, Łukasz, to ty miałeś wiersz, który wprowadzi nas w nastrój może. Rozmowa Polikarpa ze śmiercią. Mogłem to przygotować. Nie pomyślałem, faktycznie. To by było najlepsze. Widzisz to tak. Teraz jedziemy do Afryki. Tak. Do Nigerii. Afryka. Ale ja nie czytałem tego wiersza, przyznaję się. Próbowaliśmy ustalić, jak się gościu nazywa nawet, ale to tam wyszło. Ale był noblistą, więc można... Trochę wstyd, nie? Ale no, proszę Państwa, my dajemy z siebie 20%. No właśnie. Tak, jeszcze ma. Proszę Państwa, tak mi się wydaje, że gościu się nazywa Wole Soyinka, ale może być Wole Soyinka, ale ja wolę Wole. Wiersz się nazywa Postmortem. To po łacinie. Nie tylko piwu służą chłodnie, hojnie, dostarczają daniny trumny, kostnic, mroźnych,
uzbrojona jest w chwała, hej. Lodowata dłoń śmierci, człowiek usta ma pełne waty, męskość niczym glista. Przez S czy przez Z? Glista. Glista skurczona, też przez S. A głowa wdrążona, mózg leży na wadze, czy po śmierci można wiedzy uprzedniej dowieść? Nie wiem, bo nie wiem, mam w ogóle o co. A widzisz, a za takie rzeczy można Nobla dostać. No nie? Jest niesamowite. Zwracam honor. Ciało wyznaje cicho, co skazało język, by umilkł, czyjeś palce sądzą, że się nauczą, jak uniknąć śmierci. Kochajmy wszelką szarość. Skalpel szary i mury. Jeden sen szary. Kształt, obraz. Tyle. Koniec? Tak. Aha, wszystko już wiesz. No to miało tyle wspólnego ze śmiercią, że miało tytuł postmortem, tak? No. Nie, no było o robakach różnych, glizdach. Glisty są w żywym organizmie. No głowa nie. Wydrążona była. No nie powiedz mi, że głowa wydrążona to brzmi żywo. Dobrze. No. Dobrze. Teraz żwawym krokiem przejdźmy do części muzycznej. Tak. To co gramy? O co tu chodzi w tej rocznicy smutnej? Bo nie powiedzieliśmy jeszcze. Proszę Państwa, było tak, że artysta jeden, prawda, no zastrzelili tego Andrzeja Zauchę, nie? Bardzo mi szkoda gościa, bo bardzo lubię muzykę. Znam ludzi, którzy pisali mu teksty też. Jednego. Wystarczy. Ale robił za dwóch. Robił za dwóch. Za ucha robił. No i, no i co? No i później przyszedł tamten facet, co tamten temu... Francuz. Bo... Stanie się zaszczyt. W parkingu. I tak, proszę Państwa, no i teraz dlatego mamy rocznicę, prawda? Którą to będzie 29 chyba. Tak jest, 10.1. Tak. I akurat tak się złożyło, że dzisiaj. Że dzisiaj. A okazało się też również, że Łukasz zna jedną z pieśni, tak, którą... Tak, specjalnie poznałem ją na dzisiejszy wieczór, żeby tutaj wspomnieć i oddać hołd razem ze wszystkimi temu wielkiemu artyście. No. Także, że nikt nie będzie miał tego za złe, że to zagramy no, wspólnie. Mi się wydaje, że to jest takie dla nas fajna rzecz, którą możemy się z wami, możemy się na chwilę pogrążyć we wspomnieniach. Wspomnieć tego. Nikt go nie znał. Jak nie? Ja go, Kamil Leśniak go zna doskonale. Kto? Gdzie on tam? Siedzi? No. Ten żółtym? Ten żółtym? No. Andrzeja Zauchę. Ty zawsze mówiłeś, że go znasz. Z YouTube'a. No nieważne. Człowieku, co ty robisz? To jest na wizji. Graj waść. Dobra, słuchajcie. Łukasz Jakubowski. Cover zagramy teraz. Cover. Nie mów cover, bo ma wyszukiwanie za X posłowie no, cover. No to nie. Mają no to systemy oparte piosenkę, na tym, że którą może cover, znacie, to jak znacie, to może to zaśpiewajmy razem, bo to jest znane. Nie. Kojarzy ktoś ten motyw? Chłopy machają, baby piszczą. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie. Obchodzi i przejmujesz się tym. C'est la vie, podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie,
kościół, widok z mostu, knajpa kościół i ten bruch, ideał nie tknął go. Jak co dnia. Selawi, cały twój bagaż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż, knajpa kościół, widok z mostu, knajpa kościół i ten bruch, ideał nie tknął go. Na 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 na. Proszę Państwa, knajpa kościół, widok z mostu, tak śpiewał Andrzej Załucha, ponieważ jesteśmy w tej chwili właściwie w Art Cafe Baraka, bo tak to miejsce się nazywa. Jest mimo pozorów, taka, że tak nie jest, ale tak jest. Tak, Art Cafe, a cafe to właściwie jest taka kawiarnia, nie? I dlatego teraz jeszcze jedno Andrzeja Załucha, Herbert. Tytułem nagle dostrzega się, że w szklance nie ma nic, że podnosi się do ust przepaść. Marmurowe stoliki odpływają jak krab. Tylko lustra wdzięczą się w lustrach, tylko one wierzą w nieskończoność. Oto pora, gdy należy, nie czekając na morderczy skok pająka, odejść. Nocą można przyjść znowu, aby przez zapuszczoną kratę obserwować upiorny szlachtus sprzętów, bestiarsko pomordowane krzesła i stoliki leżą na grzbietach z nogami wyciągniętymi w wapienne niebo. Tylko lustra wdzięczą się w lustrach, tylko one wierzą w nieskończoność. Oto pora, gdy należy, nie czekając na morderczy skok pająka, odejść. Już? O! Już. Ale tego nie słyszałem chyba nigdy. Nie słyszałem. Tak? Niemożliwe. Nie słyszałem. No to pewnie niemożliwe. To było, proszę Państwa, to jest piosenka, którą Łukasz skomponował rok temu na też noc to poezji. To samo, co teraz. Na noc poezji, która była poświęcona, bliżej byliśmy. A to było rok temu, nie dwa lata temu?
Rok temu nie było tam oniryzm, coś sen, coś takiego? No bo sny pana Kogi to się nazywało. Ty, mam wrażenie, że ty jesteś za każdą piosenką i tekstem coraz dalej ode mnie. Muszę się coraz bardziej odwracać, żeby... Ja nie wiem, co się dzieje też. Ale dostałem, dostałem meldunek od korespondenta chińskiego. Ja, widzimy, jaka, jest, jaka jest regresja przez ten koronawirus i w ogóle rok temu był, pisałem do Herberta, a w tym roku do Grzesia. Ale no to świnie. To już ale dobrze. Ale nie, no Grzesiu jest, ale Grzesiu jest wszystko przed nim. Także... A ja nastawię drugi policzek i powiem państwu tak, że Herbert to tak był, taki był smutny, że on nie dostał tego Nobla, tylko i Miłosz, i Szymborska dostały tego Nobla. A teraz to szkoda, że nie żyje, bo jakby się dowiedział, że Łukasz napisał, to by już tego Nobla nie chciał. Że wystarczy. To mi pasuje nawet z tym Łukaszem, że to on dogra tą piosenkę moją. Super. Tak bym mówił, no. Dokładnie tak. On miał dokładnie taki głos. Tak. No to dobrze. Witamy to co tam Michała Kuciela. Witamy. Dzień dobry. No nie wiem, bo to kontrowersyjne. No nie wiem, czy to... Proszę państwa, zachęćmy i też widzowie przed telewizorami zrobimy jak w Piotrusiu Panie. Słuchajcie, Tomek nie ma siły przeczytać teraz, bo mam boi siłę, się, tylko... że będzie za bardzo kontrowersyjne. Bijcie w dłonie, klaskajcie, Tomek to... zyska siłę, żeby to przeczytać. Widać... Tam, w domu, w Polsacie. Widać, tam, widać, że poeta Wuhan, nasz chiński korespondent, to pisał w trakcie piosenki Łukasza. Bo to jest po prostu haiku na żywo. Knajpa Kościół i ja tam byłem, ale nikogo nie zabiłem. Mówiłem, że kontrowersyjne. Dobre, dobre, dobre. Mocne, mocne, lubię. Wydaje mi się, że Wuhan dostanie Nobla. Wuhan. Wuhan, Wuhan. A dostał, Amerykanka dostała, tak? Jakaś. Tak. No. Taka ruda. Ale wiesz, jakie to rude. To jest jedyne, co zapamiętałeś. Wiesz, jakie są. No. Dobrze, a to co dalej teraz? Teraz czytaj, ja, albo ja przeczytam. Nie, ja przeczytam, a potem to ty troszkę, czytaj. Potem ty troszkę i potem znowu ja troszkę. Bo Wuhan to tak średnio umie pisać tych haiku. Brzmi jak plan, dobrze. Bo ten Wuhan to zdolny chłopak, ale średnio pisze tych haiku, bo to tak naprawdę jest bardzo taka sophisticated forma. Tam liczba sylab się ma znaczenie, charakterystyczne wyrazy dla pór roku i tak dalej. Więc my tu przynieśliśmy takie prawdziwe, żeby też on przez to wideo mógł się zapoznać z prawdziwym. Żeby się zapewnie nie poczuć. Tak, tak. Z tym ja prawdziwym. O, coś tu leci. Z prawdziwym japońskim haiku. No i przeczytamy tu parę. Znaczy ja przeczytam, a później Grzegorz Likę przeczyta jakieś inne śmieci, nie wiem co. Ja chcę o tak. To później. Parę prawdziwych 15-wiecznych Chińs i japońskich. Ryczy żałośnie sarna jak ja samotna tej leśnej nocy. To koniec. Nice. Nice. Jest święto zmarłych. O sobie nie myśl jednak, że się nie liczysz. I to napisał na wieść o śmierci swojej ukochanej żony autor. To jest takie... Jesień głęboka i cóż w te dni porabia sąsiad mój bliski? Koniec. No jakby mi ktoś takie SMS-a wysłał, to bym... Widzisz, tylko to nie jest SMS, tylko to jest 1694 rok. Dobrze, to spoko. Przeczytaj to poprzednie jeszcze raz. Tu jest nawet po japońsku się. Aki fukaki tonari wa nami osuru hitozo. Które jest święto zmarłych, o sobie nie myśl jednak, że się nie liczysz. Jakby mi ktoś takiego SMS-a znowu wysłał, to nie wiem, co zrobił. Nie wiem, bał się o życie chyba. Cienie lat dawnych płaczą łzami staruchy, księżyc nas słucha. Oby.
A tu jeszcze masz reprezentację, że tak powiem, graficzną tego wiersza. Znaczy, tu jest, bo tu jest oryginał japoński. Po prostu napisane w tej formie... No znowu wyleciało, dobra, tak. Trudno. W katakanie czy hiraganie? To jest hiragana. Hiragana, no. Proszę wyjść do kamery, daj. No, proszę zauważyć również, że haiku jest tak obszerną formą, że ono też ma znaczenie, jak jest zrobione graficznie. Nie, prawda? No tak, ja żarty żartami, ale to jest... Jednak, na wielu płaszczyznach to jest bardzo ładna jest i pojemna forma. Żegnamy reklamy. I to jest bardzo ładne wiersze i w samotności sobie warto przeczytać, ale tutaj coś tu jeszcze jest. Czemuż ta jesień jest jakby ptak sędziwy daleko w chmurach. Tak jak z tym moim... Z tym słowikiem swoim. Z tym słowikiem moim. To jest piękne. Pamiętasz to ze słowikiem? Pewnie. To powtórz. Ja powtórzę, ja się nauczyłem na słowika, pamięć. Słowik, rzadki gość, dziś przyleciał dwa razy. No właśnie. Wielkie brawa Łukasz Jakubowski, proszę państwa. Szanowni państwo, od kiedy Grzesia znam, a to już trochę lat, to on za każdym razem, jak się spotykamy, tak. To na początku spotkania zawsze to mówi, a później na końcu. A jak się nie... Serio. I mam na ten, mam na... Jako dzwonek masz tę recytację tego. Na pocztę głosową. A słuchaj, bo to... Słowik, rzadki gość, przestań do mnie dzwonić. A to jest, bo ktoś to przetłumaczył na zachodzie, nie? Jakiś tam z tych znanych amerykańskich twoich ulubionych chyba, tak to było? Być może... A, czekaj. Ty jakieś mówiłeś, ale ja już nie pamiętam. Gary Snyder. O, właśnie. No, tak, o, właśnie. Taki jeden z tych bitników, którego nikt nie pamięta. Tych gorszych. Tych mniej pili. Tych, co pisał tak, że raczej się bohaterem Kerouaka stał niż autorem takim, którego pamiętają. Ale żyje jeszcze chyba. Jeszcze żyje? Jeszcze żyje. Ma tyle lat, że 150. Matko Boża. No, cykada dzwoni i nagle zajaśniało jezioro w zmierzchu. No i tyle. To jeszcze jedno, a potem ja bym proponował coś z twojej strony. Ja o robakach. O to o robakach to będzie ciekawsze na pewno. Pewnie tak, no, ludzie już się przebierają nogami. To ja teraz jedno zimowe, tak żeby już jako, jak to się mówi, antycypację. Tak? Nie wiem, jak to się mówi. Antycypację. Czyżby mnie zbudził lód, co tej nocy cichej rozsadził dzban? To jest o Polsce. Podoba mi się. To ja sięgnę po ten papierek, co tam wypadł, a ty zajmij się robalami. Sięgnij. To też zabrzmiało jak haiku. Bo jak będziesz w takiej pozycji... Proszę państwa, chochla nie tylko bawi, chochla nie tylko zachwyca, ale chochla również brzydzi. Chciałem powiedzieć uczy, ale tak. I że... Ja słowo wstępu, to jest tekst staroindyjski, jakiś tam stary bardzo indyjski. Czyli znowu do tych Indii. Tak, no. Proszę państwa, obraliśmy taką drogę, taki scenariusz tych czytania wierszów, żebyście zobaczyli dokładnie, jak rozprzestrzenia się wirus. Co chwilę mamy Indię, co chwilę, proszę państwa. Tam jest bardzo dużo osób żyjących. Ale może niedługo, nie wiem. Słuchajcie, mamy urokliwy, prawda? A nie czy na tych stronie. Słuchajcie. To jest utwór, który się nazywa teraz uwaga. Bo się to przyda wam. Okej? Okay? Trygonometria niekoniecznie. Nie słuchaliście wtedy, to posłuchajcie teraz. Zaklęcie przeciwko robakom. Poważnie. Działa, nie? Sprawdzałeś? Sprawdzaliśmy. Dobra. Zaklęcie przeciwko robakom. Oto jest potężny idry głaz, wszelkie robactwo miażdżący. Tym głazem jak ziarno żarnami robaki ścieram w proch. Widzialnego i niewidzialnego, i kururę gniotę też.
wszystkie alandy, sialuny, tym zaklęciem wytrzebiam do cna. Bronią potężną tłukę alandów, spalone czy nie, postradały już swoją moc. Nie. A co zostało i co nie zostało, miażdżę zaklęciem, by się nie został ani jeden robak. Modlitwa deratyzatora, nie? Dezynsektora. Tak by tak łaził, spryskiwał i to gadał, to było super. Chyba wiem, co chcę w życiu robić. Dziękuję. Robaka, który siedzi w jelitach. Robaka w głowie i robaka w żebrach. A was kawę i widaciwarę. To co? Po indyjsku. Widaciwarę. Miażdżymy naszym zaklęciem. Robaki w górach i robaki w lasach. W ziołach, w bydlęciu i w wodzie. I te, które wtargnęły do naszego ciała, ten cały pomiot robaczy gniotę wraz. Wyleczeni. Przyłóżcie dłonie do ekranów teraz. Przyłóżcie dłonie do ekranów. Jak ktoś ma wodę mineralną, podłóżcie pod ekran. Będę leczyć. No to nie ma żartu, bo później czas. Wyleczony! Później te ręce trzeba tak tą złą energię. Wyleczony! Otrzepać. To tak nie ma, że se możesz wymyślać. No zobaczymy jutro. Tomek, ja se poczepię, później nie będę. Na ente. Kurwy, nęce. Szanowni Państwo, tak jak Tomek powiedział, Chochla również, oprócz tego, że wzrusza, czy to Grzesiu powiedział mi pan? Nikt nie powiedział. Super i skłania do refleksji, to też brzydzi czasem. I teraz chciałem zaśpiewać dwa obrzydliwe teksty. Pierwszy z nich jest autorstwa Amadou Gindo i opowiada o tym, czego pełen jest internet dostarczany światłowodami, a mianowicie jak pełne wkurzających reklam, prawda, takich różnych, które nam wyskakują gdzieś, jak coś chodzi. Pop-upy. No właśnie, dokładnie. Kto jest uzależniony od pornografii, ten wie. Tak, no ale na YouTubie też czasem. Na czym? Na YouTubie czasem też się pokazują. No. Co to jest YouTube? Wiem. I ten utwór nosi tytuł Depresja na reklamę, także pasuje akurat. Do tego. O, gdy komercja dumnie kroczy po wybiegu iście szklanym, błyszczą oczka się swą oczy, zaczynamy czas reklamy. A ty kupuj co popadnie, jak wydawać to po bandzie. Na szalony wieczór skuć się, olej saldo na minusie. Najpierw pij jak gość na luzie, szybkie wódki i browary, potem bądź jak żul na gruzie, niewyraźny, blady, sprany, niech rozświetlą się neony, niechaj wyjdą ludzkie słupy dla najbardziej zarobionych, może chochle, dobre dupy. Dla pijaków mocną banię, dla panienek świeci dełka. Wiesz, że zawsze tu dostaniesz te podziemne arcydziełka. Najpierw pij jak gość na luzie, szybkie wódki i browary, potem bądź jak żul na gruzie, niewyraźny. To ci Gindo napisał takie? Tak. Robione. Brzydkie takie? Takie brzydkie. Ale słuchajcie, ja powiem ci jeszcze jeden taki brzydki. Masz jeszcze? Jeszcze taki. Ale jak on się cieszy? Jaki on zadowolony? Myślę, że wszyscy, każdy się cieszy, tylko tego nie widzimy, prawda? Kolejny obrzydliwy, jakże prawdziwy tekst autorstwa tym razem Grzesia Likę. Likego. Nosi, znaczy, o co chodzi? Nosi tytuł Tęsknota.
To przepraszam. To przepraszam. Niech państwa nie zwiedzie ten tytuł. Pośród nocy miejski wyje dziki kot. Cni poeci znowu kulą walą w płot. Kobiety jasne jak akwarelami, a mnie tam kurwa nie ma dzisiaj z wami. Kto dziś więc poematy wam wykłada? Koledzy, kto natchniony prym wam wiedzie? Wiem, że nie ja i boli to jak strada, stąd też błagam, proszę tęsknię, wiecie. Nie pijcie tyle, bo się zapijecie. Nie pijcie tyle, bo się urżniecie. Nie pijcie tyle, bo się ochlacie. Nie pijcie tyle, bo się posracie. Już arlekina smutny wąs się rozmywa, a w knajpach ludzi wciąż przybywa. Pod naszym nie najczystszym niebem było nas kiedyś jak wspaniałych siedem. A teraz jak ten płoń ostałem się jeden, jak gdzieś w polu, a tam chłodny Eden. Jaki czyn mi to wróci, która z prac dla mnie dziś samotnia, dla was jutro kac. Nie pijcie tyle, bo się zapijecie. Nie pijcie tyle, bo się urżniecie. Nie pijcie tyle, bo się ochlacie. Nie pijcie tyle, bo się posracie. Dziarskie komando, klin, kieruj bruku, utyskam za wami. Tkwię w bezruchu, choć gadali, ja wiem, bohema maszyn. Rozboje do rana i alpagi łyk. Lecz nim zaskoczy porankiem was hejnał, hołd oddajcie mej postawie. Choć bunt mam w sobie, jak to poeta, tak zarządziła mi kobieta. Nie pijcie tyle, bo się zapijecie. Nie pijcie tyle, bo się urżniecie. Nie pijcie tyle, bo się ochlacie. Nie pijcie tyle, bo się posracie. Nie pijcie tyle, bo się posracie. Nie pijcie tyle, bo się posracie. Piękny. Łukasz Jakubowski. Grzegorz Lika. Tomasz Kolowcy. Grzegorz Lika napisał to kiedyś, jak coś to chorowałeś, tak? Czy nie? Nie, byłem na weselu akurat. Ale nie, anegdota jest prawda jest taka, może nie anegdota, że faktycznie nie mogłeś wtedy przyjść. Nie mogłem. I z tęsknoty przyjść. Napisałeś wiersz. To jest piękne. Tak. Mogę napisać z tęsknoty wiersz. Tak, tak. I tego później... nie robi od XVIII wieku mniej więcej. Tak, ale najlepsze było to, że cały czas to było lobbowane w ten sposób właśnie, że o, no nie mogę tam być, nie mogę, zaraz wiesz, tu już ten... No byś chlać, tylko z innymi. Ale chlałem na weselu. Hipokryzja? To jest piosenka, tak powinien się nazywać ten tytuł. To jest ten, to jest to właśnie to. No. Ale dobra jest, nie? Łukasz Gram mi dostał, wszystko jest spokojnie. Dostałem w międzyczasie... meldunek od chińskiego korespondenta. Kiedy ty to robisz? Kiedy? No, proszę państwa, on, widzieliście? Ale on pisze wtedy, patrzyliście jak są to na piosenki, ręce, cały no. Czas to jest na wizji. On kiedy pisze, to? No, on do mnie pisze, jak są piosenki, no, żeby nie przeszkadzać. Ale widzisz, zepsułeś wszystko, bo ludzie tak myśleli, byli ogłupieni po prostu. Nie? I on w ogóle o tej piosence napisał trochę. O mój Boże. Napisał do mnie tak. Mm-hmm. I ja tęsknię. Mm. Chiny tak daleko, a Polska tak blisko. Dziękujemy ci, Wuhan. Bardzo ładnie to. Bardzo ładnie, nie? Też tak myślę, że mógłby nam tak na stałe pisać. No. Pomachamy, żeby tam widział. Ej, Wuhan. Która jest godzina? Jest 12 już. Jest 12. Czyli przepisowa godzina końca. To jest tak. Obwieszczana w pismach. Łukasz. Ty miałeś 14 piosenek. 7. Coś. W takim razie. To jest czas zaraz na ten po kolei, pif. Bo jeszcze coś masz do przeczytania?
Już powiedziałeś wszystko, co miałeś do powiedzenia dzisiaj. Ja na następnej chochli się nie odzywam. A proszę państwa, właśnie, jak już to przechodzę w ten temat. Proszę państwa, następna chochla już w listopadzie. I będzie to, nie wiem. Którego roku? Pierwszy. Nie, no nie, serio, którego? Nie wiem. I będzie w listopadzie, jeszcze nie uzgodnione. Będzie w listopadzie, będzie to... Uzgodnione na stronie jest napisane, tylko nie pamiętam. Będzie chochla halloweenowa, więc nie dość, że prawdopodobnie znowu będzie przez internet, to będziecie się mogli przebrać. Ale nam chyba lepiej wychodzi przez internet. W końcu się ubierzcie, właśnie. Tak, dobrze pani mówi, niech się ubiorą w końcu, bo nie wiadomo, kto nas ogląda. Tomek, myślałeś o tym? Może jakiś goły taki się poci i ogląda ciebie w Polsacie? A może minister? Albo minister jakiś. Jakiś, nie? Jest ich tylu, że... No niestety, takie czasy. Nie wiadomo, kto patrzy, kto słucha. Łukasza przesłuchaj, Łukasz, graj. Tak serio mówiąc, no to będziemy się zbliżać właśnie do końca. Tak, zbliżamy się do końca, proszę państwa. Już zaraz wyjawimy, kto wygrał Renault Megane. Ale... Poloneza. Tak, ale żeby się o tym dowiedzieć, musicie oglądać do końca. Dzisiaj i tak w ogóle był program wypełniony, tak było jędrnie, że tak powiem. Lubię to słowo. Wiem, ale było tak żwawo, tak jakoś inaczej niż zawsze. Elegancko, jak to... Musimy jakoś w ogóle chyba... Elegancko muzyczne. Musimy się przenieść do internetu chyba. Chyba tak, chyba kompletnie. Tak. Nie będziemy już państwu zawracać głowy. Zbliżamy się do końca w każdym razie. Zostały nam już tylko piosenki właściwie. Tak. Wszystko, co do powiedzenia zostało powiedziane, a teraz już tylko to, co trzeba zaśpiewać. Goethe napisał chwilo trwa, a ja powiem Łukasz graj. To na koniec dużo światła. Dwa utwory z cyklu piosenek tak zwanych różnych. Utwór bardzo smutny i refleksyjny pod tytułem Klepsydra życia. Tak, zarżnij tych napisany ludzi. Zarżnij. Do tekstu Tomasza Kalinowskiego, który wyprowadził się niedawno do Warszawy, ale na jakiś czas. Dobrze, nie na Powązki, nie? No dobrze, że nie na Powązki. Czy ja mówię, że źle? No nic nie mówię przecież. No. Ale może nas ogląda, jak nie, no to i tak go pozdrawiam. Nie, no żart był bardzo dobry. W dzisiejszych czasach zwłaszcza dobry. Nie chodziło mi o ten instrument. Zmienimy na jakiś inny, bo ten jest... A czy to była tak zwana jamba bajba? Nie. Kto... Nie. Chodziło o inny instrument. Ten australijski jibbers taki bardziej. Zbyt... Może coś takiego, żeby uszy nam nie zbędły. No. Jednak chyba zrobimy normalny fortepian, bo ja mam taki pomysł, że powinniśmy zrobić coś takiego jak dekoder chochli. A to, że będziesz mieć na przykład 10 programów. No. Chochla 1, 2, 3, 4. Ludzie będą kupować dekoder chochli. Chochla HD. Chochla Sport. Teraz jest chyba dobrze. Teraz super. Czy pamiętasz przyjaciół swych, z którymi bawiłeś się? Czy pamiętasz pierwszą miłość swą? Kto wie, odrzuciłeś gdzieś w niepamięć setki smutnych chwil, a szczęście zgubiło cię, smutno ci. Ja wiem. To ten świat i pędzący czas, to klepsydra, która więzi nas. W niej piasek gorący niczym żar, który sprawia ból. A twe uronione łzy przynoszą ulgę ci. I tak staczasz się w nieznane aż na samo dno. A potem modlisz się, to o tobie, by ktoś odwrócił ją.
zatarte piaskiem oczy szukam wokoło. Idę drogą. Niebie. To ten świat i pędzący czas, to klepsydra, która więzi nas. W niej piasek gorący niczym żar, który sprawia ból. A twe uronione łzy przynoszą ulgę ci. I tak staczasz się w nieznane, aż na samo dno. A potem modlisz się, by ktoś odwrócił ją, by znów powrócić do przyjaciół swych i z nimi bawić się, by znów przeżyć pierwszą miłość swą i nie zapomnieć jej, by znów przeżyć setki smutnych chwil. I znów przejmować się i mieć nadzieję, że szczęście w końcu znajdzie mnie. Pędzący czas to klepsydra, która więzi nas. W niej piasek gorący niczym żar, który sprawia ból. A twe uronione łzy przynoszą ulgę ci. I tak staczasz się w nieznane, aż na samo dno. A potem modlisz się, by ktoś odwrócił ją, by znów powrócić do przyjaciół swych i z nimi bawić się, by znów przeżyć pierwszą miłość swą i nie zapomnieć jej, by znów przeżyć setki smutnych chwil i znów przejmować się i mieć nadzieję, że szczęście w końcu znajdzie mnie. Znów przejmować się i mieć nadzieję, że szczęście w końcu. Piękne. I jest zupełnie na zakończenie, brawa, tak jak mówiłem, utwór z cyklu piosenek to różnych. Kto napisał? Tomasz Kalinowski. Kalinowski to jest gościu to taki. To jest niezły. Proszę Państwa, on ma naprawdę. Ja go nie znam. Napisał to... bardzo ładny tekst, prawda? No nie, no to ładnie. A wiesz, co to jest? Ten, co zawsze nas, jak widzi, to mówi: ej, gościu, byłeś w Zamościu? Tak. Musisz też zacząć tak mówić, to też będziesz takie. Siemano, fajny masz wdziano. Okej, na zakończenie, moi drodzy, piosenka o wędrówce w kapeluszu. Utwór napisany do tekstu Katarzyny Ryrych, Red Hat Man. Wow! Na Eurowizję content. Wiem, gdzie jest kamera. He's walking in a human street. You see him go down busy street. Seems to have nowhere to go. No home, no address, no. The man in a bright red hat seems have no table, no bed.
but he smiles to himself. Going his way. Everybody wants to follow him on his way. Everybody wants to talk to him before he disappears. Who is he? I don't know. Do you? Did he say anything to you? Tell the truth, make him stop on his way. Say we want him to stay, cause we need him like the air. He's the wind in the people's hair. So gray, so tired of the roles that they play. Their life passes by day in the silence they die. They ask him to stay for a while. To stay for the night. He says it's not right, and he never says why. Everybody wants to follow him on his way. Everybody wants to talk to him before he disappears. Who is he? I don't know. Do you? Did he say anything to you? Tell the truth, make him stop on his way. Say we want him to stay, cause we need him like the air. He's the wind in the people's hair. It's not right, and he never says why. Everybody wants to follow him on his way. Everybody wants to talk to him before he disappears. Who is he? I don't know. Do you? Did he say anything to you? Tell the truth, make him stop on his way. Say we want him to stay, cause we need him like the air. He's the wind in the people's hair. Cause we need him like the air. He's the wind in the people's hair. Dzięki. Wspaniałe czasy, Paweł, nie? Jak... A właśnie, zachęcam wszystkich do obejrzenia teledysku, do tego utworu. Reżyserem i takim człowiekiem od koncepcji jest Gruźlikę, a ja tutaj siedzi we własnej osobie montażysta i kamerzysta tego przedsięwzięcia. To wystarczy pisać Red Hat Man, czyli facet w czerwonym kapeluszu na YouTubie i od razu... Głównie zasługa Pawła to była. Ja tam po prostu byłem i... Udzieliłem paru. Byłeś po prostu niepotrzebny. Właściwie to prawda, ja tylko tam piosenkę, muzykę napisałem, a reszta to Paweł wszystko. Proszę Państwa. Czyli co, dzisiaj był Łukasz Jakubowski. Dzisiaj Łukasz Jakubowski. A kto będzie za miesiąc, zobaczymy. Był wśród naszych tekstów,
był Bilhana, był Basho, był Hafiz, Rumi. Rumi. Soinka i wszyscy inni z całego świata. I była nowa huta. Grzegorz Dike. A, na początku się poczułem wywołany do tablicy. Wśród, tak, później to, okazało się, że chodzi o. Moim zdaniem jesteś lepszy niż ten Soinka, co tylko czytaj. Ale to nieważne. No, ale nie. Był Łukasz Jakubowski muzycznie. Tak, koniec Łukasz, koniec. Wiem. Więc Łukasz Jakubowski był muzycznie no, dzisiaj. Był Grzegorz Likę tekstami. Tak. I czytaniem. I byłem ja gdzieś z boku na niższym krześle. Tomek Kolowca! I byli wszyscy widzowie tutaj gdzieś tam w zarysie i tutaj. Właśnie, szczególne brawa dla naszych internetowidzów. Tak. Webowidzów. My niestety musimy wyznać wam, naszym teleoglądaczom, że z ciężkim sercem, ale będziemy naszą imprezę kontynuować dalej. Ale niestety, jeśli byście chcieli zobaczyć, co się dzieje teraz w następnych godzinach tej to imprezy, nie zobaczycie. To nie zobaczycie. Bo musicie wykupić dekoder chochli i wtedy pogadamy, a na razie nie mamy o czym. Czyli co, za niecały miesiąc, tak? Za niecały miesiąc, proszę państwa. Ja myślę, że tak samo się to wszystko uda. Myślę, że tak. Dziękujemy widowni! Dzięki widowni, proszę państwa, że nie jak była zbyt liczna. Że ludzie wykazali się cywilną odwagą i nie przyszli zarażać. Jak w familiazie trzeba pomachać. Tak. Dzięki wam ta impreza staje się imprezą elitarną, a jednak kierowaną do wszystkich. Nie wiem, co mówię. Dziękuję wam. Dziękuję. Proszę państwa. Łukasz Jakubowski. Już kończy. Tomasz Kolowca. Dziękuję. Grzegorz Nika. Grzegorz. Dziękuję. Noc się ciągnie jak guma firmy Hubo Bubo, to też jest tak z Grzesia. A jak był tak mój cienko, kiedyś. To i tak jest grubo, chochla literacka to jest poezyjne party. Chochla atakuje, chłopie, to nie żarty. Dziś spotkanie dla podziemia, nie dla mas. Chochle, skończyć czas. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć, ale bawimy się dalej.